Co trzeci mieszkaniec czerpie wiedzę o Lesznie z lokalnych mediów, wynika z ubiegłorocznych badań zleconych i opublikowanych przez Urząd Miasta. Ich analiza jest bardzo ciekawa, szczególnie w kontekście finansowania mediów przez władze Leszna. Jak się mają kwoty płacone przez Urząd Miasta do tego, co mówią mieszkańcy? Co trzeci mieszkaniec czerpie informacje z lokalnych mediów, a wśród nich najpopularniejsze jest Radio Elka, na drugim miejscu Telewizja Leszno, na trzecim Gazeta ABC, dalej Panorama Leszczyńska, portal leszno24.pl, Leszczyniak, na końcu stawki Reporter Leszczyński. Te wyniki badań warto zestawić i porównać z kwotami wydatków na media. Te za 2017 rok zostały przekazane przez Biuro Prasowe Prezydenta i przekazane Komisji Rewizyjnej, która badała kwestie finansowania mediów. Porównanie kwot, jakie otrzymują poszczególne redakcje z wynikami, skąd mieszkańcy czerpią informacje, daje wiele do myślenia. Radio Elka wskazało 35,4% osób jako źródło informacji, kwota rocznie 232 165 zł. Telewizja Leszno 23,8% osób od nas czerpie informacje, kwota 118 856 zł. W ramach umowy emitujemy i retransmitujemy sesję Rady Miejskiej, realizujemy i emitujemy w każdy czwartek kwadrans z prezydentem oraz przed sesjami magazyn samorządowy. Cieszy nas ten wynik i zaufanie, jakim darzą nas telewidzowie. Cały zespół na to ciężko pracuje. Bardzo często słyszymy, że o niektórych sprawach można dowiedzieć się tylko z Telewizji Leszno. Na trzecim miejscu Gazeta ABC 9,9%, kwota 182 786 zł. Nawet jeśli dodać portal leszno24.pl, i tak dużo mniej niż Telewizja Leszno i Radio Elka. Dalej Panorama Leszczyńska dla 7,2% jest źródłem wiedzy. Kwota 144 525 zł. Reporter Leszczyński 4,4% czerpie z gazety informacje. Kwota dofinansowania 106 272 zł, z czego połowa z miasta, a druga połowa z teatru. Z zestawienia jasno wynika, że kwoty przeznaczone przez władze miasta na dofinansowanie lokalnych mediów nie do końca pokrywają się z ich popularnością wśród mieszkańców. Bardzo jasno widać to na przykładzie gazet ABC, a jeszcze bardziej Panoramy Leszczyńskiej, a najbardziej na przykładzie Reportera Leszczyńskiego. Tradycyjne papierowe wydania wszystkich gazet razem nie dają takiego wyniku jak Telewizja Leszno czy Radio Elka, a kosztowały miasto ponad 433 tysiące złotych w 2017 roku. W sumie na media prezydent Łukasz Borowiak przeznaczył z budżetu miasta w 2017 roku prawie 800 tysięcy złotych.